Proszę powiedzieć, skąd pomysł na zorganizowanie dożynek właśnie w takim stylu, w takim zmotoryzowanym i skąd w ogóle kontakty do tych wszystkich osób, które przyjechały? W sumie pomysł się wziął tak przez rozmowę przez telefon. Rozmawialiśmy ze znajomym o najbliższym zlocie w Broczynie i uznaliśmy, że u nas by coś warto było takiego zrobić, bo nic się nie dzieje w sumie tutaj. Czyli ogólnie pomysł się wziął stąd, żeby coś zrobić związanego z samochodami, tak? Tak. A proszę powiedzieć, kto w ogóle do nas tutaj przyjechał? Akurat samochody organizowała grupa Nocna Jazda Choszno. Pieniążki, które uda się zebrać podczas dzisiejszego wydarzenia, zostaną przeznaczone w bardzo ważnym celu, czyli na leczenie Sylwii. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj Sylwia się czuje? Bardzo dobrze. Czekamy właśnie na termin pierwszej operacji. Oczywiście musimy najpierw uzbierać pieniądze. Jeśli chodzi o jej stan, no to właśnie jest dobrze, bo nauczyła się chodzić na ortezie. No i liczymy na to, że przy tej operacji uda się już wydłużyć tą nóżkę. No właśnie, już pierwsze operacje są za nią. Pierwsza operacja czy operacje? Operacja, która obowiązywała właśnie stawy i to udało się zrobić przy tej jednej operacji, a teraz już będziemy planować wydłużanie nogi. Proszę powiedzieć właśnie, jak idzie zbiórka pieniędzy na tą kolejną operację? Jest ciężko, no ale cały czas będziemy walczyć jednak, no bo udało się za pierwszym, to mam nadzieję, że uda się też za drugim razem. A proszę powiedzieć, jak pani się czuje, widząc takie duże wsparcie tutaj organizatorów i ludzi, którzy przychodzą i tak chętnie kupują losy właśnie, żeby jak najwięcej tych pieniążków zebrać? Jestem naprawdę bardzo wdzięczna wszystkim, bo nie spodziewałam się takiej reakcji, że w ogóle dostaniemy informację o tym, że festyn będzie poświęcony właśnie dla Sylwii. Także to jest naprawdę duży plus i jeśli chodzi o łapiąc pogodę, to no udało się jeszcze właśnie ten festyn zorganizować. Proszę powiedzieć, co takiego się zmienia w autach i w jakim w ogóle celu to robicie? Cel to jest pasja, nie? Pasja jest to dla nas połączenie różnych grup motoryzacyjnych, w których się spotykamy na różnych zlotach, organizujemy te zloty, a jakie jest największe wyróżnienie, znaczy wyróżnienie, no dlaczego zmieniamy wygląd samochodu, tak jak już powiedziałem, z pasji, ale też dlatego, no przyciąga to bardzo dużo ludzi, gdzie ludzie no, bardzo są ciekawi, dlaczego te samochody tak się zmieniają. A co największą modyfikacją, jaką przyciąga ludzi i nas oczywiście, najważniejsze jest koło. Wielkie koło, szeroki samochód, który zakładamy poszerzenia do tych samochodów, dokładamy różne spoilery, dokładki. No i tak się zmienia auto. No. Fajna zajawka moim zdaniem. Pokaz aut to ważny element dzisiejszego wydarzenia, ale te osoby, które już zapoznają się z samochodami, które odwiedziły motodożynki w Zamięcinie, mogą oczywiście również wziąć udział w innych atrakcjach przygotowanych. Proszę powiedzieć, co to za atrakcje? Przygotowany został grill, kiełbaska, kaszanka, pajda ze smalcem, ogóreczki, ciasto, loterie fantowe, licytacje również przeprowadzane są. Pieniążki z licytacji przekazywane są do puszek dla Sylwii Żak. A proszę powiedzieć, czy spodziewałyście się takiej frekwencji na dzisiejszym wydarzeniu? Liczyliśmy, że będzie bardzo dużo osób. Tak jest. Myślę, że jeszcze wiele osób do nas dotrze, wszystko jeszcze przed nami. W tej chwili mamy godzinę 13 niespełna, czekamy na animację, czekamy na malowanie twarzy dla dzieci. No i myślimy, że nazbieramy dużo pieniążków dla Sylwii. Pieniążków nazbieramy. Pogoda dopisała, słoneczko świeci, ciepło. A proszę powiedzieć, skąd w ogóle przedmioty i te potrawy zostały przygotowane przez kogoś, ale skąd też przedmioty, czy ktoś przekazał na licytację? No ja akurat jestem sołtysem Nadarzyna, zorganizowałam u siebie taką akcję, zbiórkę. Dziewczyny upiekły ciasta, rogaliki, no ogólnie z okolic. To wszystko dzięki dobrym ludziom. Każdy coś ofiarował, słoiki, przetwory własne też. No, także wszystko dzięki ludziom, zaangażowaniu wielu osób, no bo człowiek sam nie może nic. Nie, nie
dali, nie dałybyśmy radę same. To są to podziękowania dla wszystkich naszych znajomych, przyjaciół, tak. Nie wiem, mieszkańcom okolic, tak? Tak. No. Przede wszystkim też dla Justynki, która... Justyna, która chora, biedna, leży w łóżku i na pewno będzie nas oglądać. Pozdrowienia dla niej, bo ona też zaangażowała się w to. Dużo nas zbierała. Wspiera nas na pewno duchowo w domu.